Nie jestem taki twardy, jak to się mówi o snajperach, nie? Też mam swoje jakieś słabsze strony. Nie wiem, czy łzy są oznaką słabości, czy oznaką też tego, że nie stracił pan takich wartości charakterystycznych dla każdego dobrego człowieka. Pocisku wielofunkcyjnego użyłem, który trafił bezpośrednio w wyrzutnię rakiet, tak? Pocisk wielofunkcyjny jest to pocisk o kalibrze 12,7 mm, tak zwane 50 BMG. Talibowie zaczęli prowadzić do nas ogień z broni automatycznej. Więc po prostu ruszyliśmy z marszu i po prostu rozpoczęliśmy ogień, tak? Razem z kolegą, na zmianę się kryjąc, tak, wymieniając magazynki, tak, na zmianę, cały czas prowadząc ciągły ogień. Mam 12 odłamków moździerza i jeszcze w dalszym ciągu w nogach. Niektóre przestrzeliły kości, są po drugiej stronie. Jaka jest kondycja polskiego wojska oczami praktyka, oczami człowieka, który zna bardzo dużo kulisów tej wojskowości w naszym kraju? Trzeba jakoś się z tymi Rosjanami dogadać, bo przecież nieustanna z nimi wojna doprowadzi w końcu do wojny globalnej. To jest moje podejście tego. Duży w maluchu. Filip Nowobilski zaprasza na program z ciekawymi ludźmi. Przemysław Wójtowicz to bardzo doświadczony żołnierz, snajper i weteran wojny w Afganistanie. Wywiad zrealizowaliśmy w krakowskiej Nowej Hucie, w której wychowywał się mój gość. A teraz krótkie ogłoszenie. Partnerem tego odcinka jest Cambly, dzięki któremu możecie podszkolić swoją znajomość angielskiego, rozmawiając z osobami posługującymi się tym językiem od urodzenia. To wy decydujecie, o której odbędzie się lekcja i z kim będziecie rozmawiać. Zajęcia z nauczycielem odbywają się jeden na jeden bądź w grupach 2-3 osobowych. W bazie Cambly jest aż 25 tysięcy aktywnych lektorów, a na platformie znajdziecie 35 dodatkowych kursów tematycznych, szlifujących na przykład angielski biznesowy, angielski dla branży IT, a także angielski przygotowujący do egzaminów IELTS czy TOEFL. W opisie filmu znajdziecie kod na darmową 15-minutową konwersację oraz zniżkę dla pierwszych 50 osób. Proszę bardzo, przepuszczamy pana. Pełna kulturka musi być na nowochódzkich drogach. Nie zawsze tak było. Mój gość po prawej stronie, Przemysław Wójtowicz, doskonale zdaje sobie sprawę z tego, jakie realia były na nowochódzkich osiedlach w latach 70. czy też 80. 26 szwów na przestrzeni lat zgromadzonych. No tak, ale zawsze w uczciwej walce, także to trzeba przyznać, no jednak no... No chociaż chodził też pan z siekierką, z młotkiem. A no z siekierką chodziłem, oczywiście nigdy tego nie użyłem, bo to jednak miało służyć tylko samoobronie, wie. I Herkules z dupa, kiedy ludzi kupa, jak to się mówi. A tak tutaj też się czasami zdarzało, że na człowieka na jakimś obcym osiedlu, gdzieś tam po drodze do szkoły, większa paka jakaś napadła i trzeba było się w czymś asekurować. No na szczęście nigdy nie musiałem tego użyć. No ale kiedy już dochodziło do jakichś starć, no to gdzieś tam człowiek jakiś blizn się dorobił na głowie i nie tylko. Stał pan też na bramce, 1,88 m, słuszny wzrost. Myślę sobie, że ta nowa huta lat minionych, słusznie minionych, na pewno pozostawiła na panu jakąś bliznę, ale także uformowała charakter. Jakie cechy charakteru są kluczowe w pracy snajpera? Ja powiem tak, że przede wszystkim musi to być jakaś taka, też przede wszystkim koleżeńskość, otwartość, no ale też musi być twardy charakter. No a co za tym idzie również honorowość. No to jednak to nie była ta nowa huta, o której można się dzisiaj dowiedzieć z TVN-u, że tam gdzieś ktoś kogoś z maczetą pogonił. Nie, tu raczej te pojedynki odbywały się głównie na pięści. To wielkim, wielkim halo było, jak ktoś gdzieś kogoś, prawda, no, uderzył nożem. To było w ogóle w tamtych czasach wręcz wykluczone. Takie rzeczy się nie działy. Niehonorowe postępowanie, walka jeden na dwóch, czy tam, a już jeden, pięciu na jednego, to już w ogóle, tak? Więc można powiedzieć, że człowiek tutaj nabrał tej takiej twardości, bo jednak potem to pomaga w służbie wojskowej. Jeżeli człowiek nie jest wychowany w cieplarnianych warunkach i musi czasami walczyć o swoje, to potem jest mu łatwiej w takich trudnych, w trudnych sytuacjach. A wojsko tamtych czasów, no nie było, można powiedzieć, wesołym miasteczkiem, ani jakimś taką ochronką dla grzesznych chłopców. Panie Przemysławie, przemierzamy obszar pana dziecięcych czasów, więc jak się coś panu skojarzy, przypomni z jakąś sytuacją, no to już mi się proszę sobie... Bo tutaj w walce ze skinami złamano mi nos. Tutaj? Tutaj dokładnie w tym miejscu miałem złamany nos
To wtedy, kiedy pan udawał skina, tak? Nie, to jakoś chodziłem, ja chodziłem zawsze w kurtce M65, lubiłem tą kurtkę, zresztą to było moje marzenie największe. Kiedy zobaczyłem w ogóle po raz pierwszy film Rambo i zobaczyłem właśnie Sylwestra Stallone w kurtce M65, ja ją w ogóle wtedy nie wiedziałem, że ona się tak nazywa, to wielkim moim marzeniem było taką kurtkę posiadać, a jak moja mama wyjechała do Stanów Zjednoczonych, kiedy jeszcze byłem małym chłopcem, to pierwszą rzeczą, jaką ją poprosiłem, to ta kurtka. A że zawsze lubowałem się w wojsku, to i też chodziłem krótko ostrzyżony, stąd też ci rzekomiski albo mnie wzięli za jakiegoś tam, prawda, skina, albo jakiegoś innego i no tutaj w kilku mnie napadnięto. Stawałem jak mogłem, ale w końcu mi nos złamali. Tak, kilka razy też doświadczył pan takiej ulicznej walki, ale też musiał pan zmierzyć się z wrogimi siłami w czasie walk operacyjnych gdzieś na teatrze działań bojowych, jakim był Afganistan na przykład. Tak, zgadza się. Proszę mi powiedzieć z pańskiej perspektywy, o co pan walczył w Afganistanie? Chłodnym okiem po tych kilkunastu latach. Po tych kilkunastu latach można powiedzieć, że przede wszystkim walczyłem o to, żeby cało i zdrowo doprowadzić swoich ludzi do domu. Tak? Walczyliśmy tak naprawdę, każda osoba, która postawi nogę na afgańskiej ziemi, zdaje sobie z tego sprawę, że to nie jest nasze miejsce. Tak? To nie jest ten czas, to nie jest nasze miejsce. To miejsce pewnie byłoby piękne, gdybyśmy przyjechali do niego na wakacje i to byłby spokojny kraj. Ale niestety tak nie jest. Tak nie jest już od kilkuset lat. Jest to bardzo niebezpieczny, zapalny punkt na ziemi, w którym non-stop giną ludzie, non-stop przelewają się różne interesy. I człowiek z takiego małego kraju, w centrum Europy jak Polska, kiedy wysiądzie tam z samolotu i ogarnie ten Hindukusz swoim wzrokiem, zdaje sobie z tego sprawę, cóż ja mogę tu zmienić? Nic. A kiedy zobaczy, że faktycznie nie są to przelewki i każdego dnia ktoś na niego dybie i na jego życie, to zdaję sobie z tego sprawę, że najważniejszą rzeczą jest cało i zdrowo wrócić do domu. A jaka była narracja panom przedstawiana, gdy polecieliście właśnie do Afganistanu? No, ja nigdy nie słuchałem oficerów, bo to nie było po prostu kogo w Wojsku Polskim. Myślę, że za bardzo dalej nie ma o kogo słuchać. No, bardzo niewielu jest doświadczonych dowódców, którzy naprawdę potrafią przekazać dobre rady. Często bywa tak, że przecież jak ja dowodziłem sekcją snajperów, to nikt z moich przełożonych nigdy nie dowodził snajperami w walce, więc czegóż mnie mógł nauczyć? Jedynym doświadczeniem, jakie próbowałem zebrać ja i moi koledzy, to są po prostu doświadczenia innych kolegów, którzy przed nami byli, tak? Żeby po prostu posłuchać, dowiedzieć się, w jakiej bazie, co się działo, gdzie i na co trzeba uważać, jak wyglądają tam strzelania, jak się trzeba przygotować, kiedy przystrzelać broń, na jakiej wysokości, żeby móc operować, żeby cała ta mapa, tak, ta balistyka tego pocisku nam grała. Bo jeżeli ja bym dzisiaj tutaj w Polsce przystrzelał na przykład karabin, tak, czyli doprowadził go do celności, czyli zrobił tak zwane zero i tutaj mamy 1000 hektopaskali, tak, mamy w tej chwili temperaturę 7 stopni powyżej zera i pojechał na przykład do Afganistanu, gdzie w tej chwili w ciągu dnia na przykład jest 30 stopni, a ciśnienie atmosferyczne na wysokości 2,5 km nad poziomem morza wynosi 850 hektopaskali. Okazałoby się, że ten pocisk leci zupełnie gdzie indziej. Jak ja miałbym strzelić i trafić cel na przykład na 600 metrów, po prostu bym bardzo poważnie spudłował. Dzięki panu, pana książce uświadomiłem sobie, jak wiele wspólnego z fizyką chociażby ma pańska praca. Wydawałoby się, że tutaj głównie się ćwiczy celność, natomiast w rzeczywistości zmiennych jest wiele. Na co trzeba zwrócić uwagę? Temperatura, wilgotność powietrza, coś jeszcze? Wilgotność powietrza akurat nie, ona nie ma żadnego wpływu. Tutaj wielu ludzi tak myśli, ponieważ wszystkie te stacje meteorologiczne oczywiście tą wilgotność powietrzą również w swoich parametrach posiadają. Natomiast ona bardzo niewiele wpływa na tor lotu pocisku. Najważniejszą rzeczą jest gęstość powietrza, a wilgotność tak bardzo na nią nie wpływa. Na gęstość powietrza, która powoduje to, że pocisk leci dalej albo bliżej, czyli przemierza z łatwością bądź też nie atmosferę, wpływa po prostu temperatura i ciśnienie atmosferyczne. To są podstawowe czynniki. I wiatr chociażby też. Natomiast sam wiatr nie wpływa na gęstość, tylko niestety no, walczy z tym pociskiem podczas jego lotu. Tak? Kiedy my obierzemy, przewidzimy jakiś wektor toru lotu pocisku, no wiatr robi wszystko, żeby nam to popsuć. Stąd też niesamowitą rzeczą jest właśnie też organoleptyka, czyli nauczenie się pracy z wiatrem, czyli po prostu orientowanie się, w jaki sposób wiatr wieje na konkretnym dystansie. To jest może proste na strzelnicach, bo tam jesteśmy w stanie sobie omarkerować, co to znaczy, na przykład co 100 metrów powiesić jakąś chorągiewkę i chorągiewkę również przy naszym stanowisku. Dzięki temu ja widzę, jaki wiatr jest przy mnie, nawet czytając ze stacji meteorologicznej. Ale porównując do chorągiewki, która ma taką samą wagę i podatność na wiatr na dystansie 100, 200, 300, jestem w stanie porównać mniej więcej, jak się nam to odchyla. Na polu walki tego nie ma. Na polu walki musimy zwracać uwagę na zupełnie inne czynniki,
którymi są na przykład kurz unoszący się spod kół pojazdu, miraż, ale również wiatr, który powoduje na przykład nam uchylenie się dymu z komina, bądź też spłonącego pojazdu, czy ogniska. No, jest bardzo wiele takich czynników, których trzeba się nauczyć, a nauczyć się ich można tylko i wyłącznie długo spędzając czas w otwartej przestrzeni. No, ale trzeba też mieć jakiś dryk do tego typu pracy z bronią. Wspominał Pan w publicznych wypowiedziach, że nie można sobie wybrać specjalizacji snajper, to trzeba mieć predyspozycję i zostać wybranym. Tak. Co Pan ma na myśli? Może Pan rozwinąć ten wątek? Ja w ogóle nie brałbym nigdy poważnie osoby, która na przykład bardzo chciałaby zostać snajperem. To jest w ogóle dla mnie już byłoby mocno podejrzane, no bo w ogóle słowo snajper w języku polskim bardzo źle się kojarzy. Ludzie wolą, tak jak na przykład generał Skrzypczak, używać słowa strzelec wyborowy. Dlatego, że strzelec wyborowy kojarzy nam się z osobą bardzo dobrze strzelającą, bohaterem, wyszkolonym żołnierzem, członkiem bardzo mocnego, dobrze wyszkolonego teamu. Natomiast sam snajper, no niestety za sprawą mediów, kojarzy nam się źle, bo co chwilę słyszymy, a to snajperzy Kaddafiego strzelali do demonstrantów, a to snajperzy Łukaszenki zabili kogoś. No to kto jest ten snajper? No zły. No więc jak ktoś używa w ogóle tego słowa snajper, to nie. Ja myślę, że nawet ja nie używaliśmy między sobą takiego w ogóle określenia, mówiąc o sobie. Inni być może tak o nas mówili. Snajperem nie da się chcieć być. Można to pokochać, polubić, ale nie mówię tutaj o strzelaniu konkretnie do ludzi, tylko po prostu o tej całej otoczce, o szkoleniu, o właśnie tej pracy z tą bronią. Jeżeli ktoś kocha broń, jeżeli ktoś jest patriotą, jeżeli ktoś jest dobrym żołnierzem i jest sprawny psychofizycznie, ja myślę, że jeżeli będzie chciał, no to na pewno tym snajperem zostanie, bo nawet jeżeli się jest taka furtka, można powiedzieć. Jeżeli ktoś nie zaliczy nawet szkolenia, to nie znaczy, że dla niego droga jest zamknięta. Jeżeli bardzo chce, przyjdzie za rok i w końcu to szkolenie zaliczy. Ale nie o tym mowa. Chodzi o to, że snajperów powinno się wybierać. Dobry dowódca, który bardzo dobrze zna swoich podwładnych, powinien orientować się, kto jest dobrym materiałem na tego typu żołnierza. No, nie powinni to być młodzi żołnierze, ludzie, którzy dopiero zaczynają służbę. No, nie powinni być, bo oni nie mają żadnego obycia jeszcze z wojskiem. Tak naprawdę sami nie wiedzą, w co, brzydko mówiąc, się ładują. To musi być żołnierz, który już ma jakąś specjalizację, jakiś czas służy. Dzięki temu ma opinię wyrobioną, jego dowódca na jego temat. Wie, z kim ma do czynienia i wie, kogo ewentualnie na takie szkolenie kieruje. Pamiętam, jak swego czasu nagrywałem materiał z udziałem Nawala, który powiedział mi, że w wojsku był zarówno osobą falującą i tym falowanym. Parafrazując troszeczkę jego stwierdzenia, tak mógłbym powiedzieć. Jaki cel miała fala w wojsku? Czy ona też w jakiś sposób wpływała, powiedzmy, na charakter żołnierza, który w sytuacji kryzysowej no jednak musi też na szali postawić czasami swoje życie, czy też życie komuś odebrać? Fala miała swoje dobre i złe strony. Ja ciężko to znosiłem z uwagi na to choćby, że wychowałem się tu w Nowej Hucie, gdzie były jasne zasady. Ja nie rozumiałem, dlaczego ktoś ma mi zabrać żołd, albo ktoś po prostu bez powodu ma mnie uderzyć. Tak? To do mnie w ogóle nie docierało, mi się było ciężko z tym zgodzić. Na szczęście szybko zostałem podoficerem i z tą falą miałem święty spokój. Natomiast fala dawała jedno dobre, że jakoś w jakiś sposób ten bałagan wojskowy uporządkowywała. Bo jednak ci starsi żołnierze czuwali nad tymi młodszymi. No, nie było czegoś takiego jak teraz, że nie mamy sprzątaczki w wojsku, że przychodzą serwisy, wszystko naprawiają. Amerykańskie wojsko jest takim niedoścignionym ideałem dla nas, a podejrzewam, że tam wszystko też jest zautomatyzowane, czy niekoniecznie? Zależy w jakim aspekcie. Natomiast na pewno jest tak, że jeżeli ktoś jest żołnierzem, to ma swoją pracę wykonywać. Nie ma tak na przykład w przypadku na przykład żołnierzy kobiet, jak w Wojsku Polskim, że żołnierz kobieta w Wojsku Polskim to się nie trudni na przykład często robotą ciężką. Na przykład bardzo mi się podobało, kiedyś odbierałem jakiś sprzęt w jednostce w Świętoszowie i chciałem go załadować z kolegą na ciężarówkę, a byliśmy w stopniu chorążych, tak? A ten szef kompanii do nas mówi tak, panowie, chwileczkę, co wy to będziecie dźwigać? No i gwizdnął, zrobił zbiórkę na korytarzu, wyskoczyły same dziewczyny. Mówi, brać się za tą skrzynię i na samochód. Mi się to bardzo spodobało, bo tak wygląda właśnie w Stanach Zjednoczonych. Tam ma żołnierz swoją pracę, którą musi wykonać.
i bez różnicy, on jest po prostu żołnierzem, nie jest ani kobietą, ani mężczyzną. A w Wojsku Polskim bywa to tak, że na przykład pan pułkownik ustępuje przejścia w wąskich w drzwiach, tak, pani kapral i oni się niestety, ci żołnierze, kobiety często, ale też i mężczyźni, uczą swoich nawyków. Jest jeden regulamin w Wojsku Polskim. Właśnie w Stanach Zjednoczonych jest to jasno określone, tam nie jest idealna armia. Ja byłem kilkukrotnie w Stanach Zjednoczonych, byłem w jednostkach amerykańskich, przyglądałem się amerykańskim żołnierzom na misjach. To nie jest idealna armia, ale na pewno bardzo dobrze zorganizowana w porównaniu z armią polską. Przede wszystkim to jest najważniejsze, tam idealnie sprawuje się logistyka. U nas logistyka dybie na żołnierza. Jak to można powiedzieć? W sensie takim, że jeżeli ja na przykład wyjeżdżam z jakimś wyposażeniem na misję, a on nie jest, ono często tanie, wokół mnie, czyli na przykład na Przemysławie Wójtowiczu, jest kilkaset tysięcy złotych. I ja na przykład coś zepsuję, bo się może coś zepsuć w trakcie działań. To ja muszę to udowadniać, bo inaczej zostanę obciążony i tak naprawdę ktoś będzie chciał odebrać moje ciężko zarobione pieniądze za ten sprzęt, który tak naprawdę ma mi służyć i jak się zepsuje, to ma mi go po prostu albo ktoś naprawić, albo wymienić bez żadnej dyskusji. Tak jest w Stanach Zjednoczonych, u nas niestety jest na odwrót. W kontekście Stanów Zjednoczonych i ich też wojny w Afganistanie, bo powiedzmy sobie szczerze, że Polska miała tam rolę takiego koalicjanta, mówi się bardzo często o tym, że głównym plusem z tej interwencji ze strony Polski powinno być to, że mamy no, sporo osób, które ten wojenny proch powąchały i namacalnie zobaczyły, jak wygląda walka. Podpisałby się pan pod tym stwierdzeniem? Już nie. Dlatego, że większość ludzi, tak jak ja, już jest na emeryturze. Ich doświadczenie zostało zaprzepaszczone. Zostało niewielu chłopaków, którzy coś tam potrafią. Bardzo mi się to podoba, że jest wielu pasjonatów teraz w wojsku, między innymi w Wojskach Obrony Terytorialnej, że ci ludzie na przykład mają zapał do sportu, że ci ludzie mają pozwolenie na broń, że są strzelcami sportowymi, że trenują strzelectwo bojowe i tak naprawdę wiele ich nie trzeba uczyć. Często prześcigają swoimi umiejętnościami takiego wieloletniego żołnierza, który po prostu pełnił zwykłą służbę w jednostce wojskowej. To jest ten plus. Natomiast samych weteranów i tego doświadczenia, no skąd? No, powiem szczerze, jedyne co, no to faktycznie, no mamy te rosomaki, które się sprawdziły w Afganistanie, bardzo dobry sprzęt, no ale on też już jest wiekowy, to też wszystko już czas płynie. Natomiast mamy teraz skąd czerpać doświadczenie. Przecież mamy Ukrainę. Tu na Ukrainie powinni być cały czas nasi obserwatorzy. Nasi lotnicy powinni się uczyć od lotników ukraińskich. Ci, którzy wracają, polscy wolontariusze, ludzie, którzy pracują nawet jako ratownicy medyczni na Ukrainie, powinni tu w jednostkach wojskowych już przygotowywać i szkolić polski personel. To samo, jeśli chodzi o taktykę nawet snajperską. Moi wychowankowie, chłopacy, których szkoliłem, szkolili przed wybuchem tej, można powiedzieć, najcięższych tych walk, które rok temu wybuchły, przecież wojna trwa od 2014, więc oni tam jeździli przed wybuchem, przed tym lutym. Przed tą eskalacją. Przed tą eskalacją jeździli, szkolili ukraińskich snajperów. To sami mi powiedzieli, Przemek, no my tak naprawdę pojechaliśmy się dowiedzieć, niby ich szkolić, a dowiedzieliśmy się, jak to wszystko wygląda i wielu rzeczy od nich się nauczyliśmy. Owszem, nauczyliśmy ich troszeczkę może tego technicznego podejścia, tak? Bo tam wiele rzeczy jeszcze było robionych tak w stary sowiecki sposób. Natomiast obecnie, a skąd? Teraz tam mamy, przecież byli tam instruktorzy i kanadyjscy, byli instruktorzy amerykańscy, wreszcie polscy. I co? Mają sprzęt. Ukraińcy, mimo to, że mają bardzo wiele bardzo dobrego sprzętu z zachodu, produkują karabiny wyborowe i celowniki optyczne wysokiej jakości, z którymi już miałem do czynienia. Wrócimy zaraz do tego wątku, ale najpierw chciałbym skorzystać z tej prostej drogi, którą przed sobą mamy. Na początku swojej książki wspominał pan o tym, że oddał celny strzał na odcinku 1403 metrów. Ja teraz zeruję licznik w tej chwili w swoim maluchu i jedziemy na wprost, żeby zobaczyć faktycznie, jaka to jest odległość. Zastanawiam się, co pan widzi w lunecie. Czy widzi pan osobę, zarys postaci? Czy to wszystko jest zależne od sprzętu? A jeśli tak, to jaki Polska ma sprzęt w swoim arsenale? W tamtym czasie jednak lunety były inne niż obecnie. Obecnie na swoim prywatnym karabinie wyborowym mam lunetę o powiększeniu 50-krotnym, tak? Więc jestem w stanie dużo zobaczyć. Luneta tak naprawdę nie tylko nam pozwala dostrzec cel, pozwala nam za pomocą siatki celownika ustawić konkretny dystans tego prowadzonego ognia, odmierzyć poprawki na wiatr, boczne, tak?
Ale przede wszystkim najważniejszą rzeczą lunety jest identyfikacja celu. Snajper nie strzela tak po prostu sobie byle gdzie. Najważniejszą rzeczą jest wiedzieć, do czego się strzela. W tamtych czasach mieliśmy lunety 12, 14, 16-krotnego powiększenia maksymalnie. Dzisiaj są dużo lepsze. Więc musiałem wspomagać się obserwatorem. Snajper nie jest samotnym wilkiem, działa albo w parze, albo w sekcji, w drużynie, bądź nawet w plutonie snajperów, gdzie jednorazowo w czasie akcji może nawet 18 snajperów być na tak zwanej robocie. Więc obserwator identyfikuje cel, podaje mi warunki ognia i dopiero ja, znając się z nim jak łyse konie, wiem, że ten człowiek wskazuje mi odpowiedni cel i tak naprawdę odpowiedzialność jest na nas obydwu. Więc jeżeli on zauważył obsługę moździerza, obsługę wyrzutni rakiet, bądź nieprzyjacielskiego żołnierza, który mierzy do kogoś i chce ewidentnie komuś odebrać życie, ja muszę w 100% mu w to wierzyć. I po prostu, no na takim dystansie, o którym Pan mówi, tak naprawdę to były dla mnie tylko takie kreseczki i zarysy. Dzisiaj widziałbym to dużo lepiej, ale wtedy to były tylko i wyłącznie kreseczki i zarysy. I w tamtych czasach, jak ja słyszę na przykład, że ktoś strzelił na dystans 1800, 3000 metrów, no to tak często podchodzę do tego z taką lekką dozą, może nie dowierzania, bo to... 1400 w tej chwili, tak, ale oczywiście było trochę skrętów, więc tak, w linii prostej pewnie tak by to było gdzieś pod kombinatem bezpośrednio. Czyli można powiedzieć, że na tym pocisku dojechałbym do pracy, bo niedaleko stąd na Ujastek jeden pracowałem w Transbudzie Nowa Huta, pracował tam mój tata, ale... Jako też, mechanik, tak? Tak, ale też pracował zastępca dowódcy obrony Westerplatte, kapitan Dąbrowski, którego mój tato bardzo dobrze znał. A jak się skończyła ta sytuacja? 1403 metry? Bo w książce pan urywa ten wątek, nie, pozostawiając go w takim filmowym trochę... Cel został trafiony, oczywiście użyłem... Ale cała trójka? Bo tam trzech było. Pocisku wielofunkcyjnego użyłem, który trafił bezpośrednio w wyrzutnię rakiet, tak? Pocisk wielofunkcyjny jest to pocisk o kalibrze 12,7 mm, tak zwany 50 BMG, który nie tylko przepala pancerz, nie tylko przebija, przelatuje powietrze i niszczy cele żywe, tak? Ale przede wszystkim eksploduje również. On działa jak granat. Jeżeli trafi na przykład na wyrzutnię, no to ta wyrzutnia po prostu eksploduje, tak? A jest pan człowiekiem wrażliwym? Teraz? W ogóle. Albo wtedy, czy pan był? Zawsze byłem chyba wrażliwym. Tak mnie wychowali, tak mnie ojciec wychował, żeby szanować innych ludzi. To jak sobie pan z tym radzi? Ja wiem, że to jest praca, że to jest cel, ale mimo wszystko presja jest ogromna, nie? No presja jest ogromna, natomiast ci ludzie celowali do moich kolegów, którzy byli w dolinie. Jeżeli ja nie zrobiłbym tego, to te pociski rakietowe być może odebrałyby życie moim przyjaciołom, towarzyszom broni. I być może ktoś... Wystarczy nawet popatrzeć, przecież tam wśród nich byli też ojcowie, byli synowie, byli mężowie i jak sobie człowiek tak pomyśli, jakby czuła się ich rodzina, gdyby nie wrócili do domu stamtąd, a przecież wielu z nich pojechało tam tylko i wyłącznie po to, żeby wesprzeć budżet domowy, żeby po prostu poprawić ten los żołnierza, żeby ich było na coś więcej stać w życiu, tak? Bo pensja żołnierza nie jest rewelacyjna, nie jest też zła, jak się patrzy na to wszystko z perspektywy dzisiejszej w porównaniu z innymi, prawda, zawodami. Natomiast w tamtych czasach no ciężko było coś więcej mieć, jak się na tą misję nie pojechało. Więc wracając do tego pierwszego wątku, dlaczego człowiek jechał na taką misję? No to przede wszystkim dlatego, żeby się sprawdzić, żeby udowodnić sobie kilka rzeczy jako żołnierzowi, tak? Że nie jestem tylko tym żołnierzem czasu P, ale również czasu W, czyli czasu wojny, no ale też nie jadę tam za darmo, tak? Też zarobię sobie jakiś pieniądz, dzięki czemu będzie mi się lepiej żyć, mi i mojej rodzinie. No, ten wątek finansowy na pewno jest istotny, ale często przeciwnicy chociażby interwencji w Afganistanie stwierdzają, że byliście Państwo jak legioniści, jak najemnicy, jak osoby, które musiały, no, podpisując jakiś kontrakt, wywiązać się z niego i to wiele z patriotyzmem wspólnego nie miało. Specjalnie sobie czytałem komentarze pod jednym z artykułów, który dotyczył Pańskiej działalności w jednym z portali horyzontalnych, chyba w Interii zresztą, no i tam właśnie takie hasła się pojawiały. Każdy ma prawo do swojej opinii. Ja tych ludzi nie neguję, bo przecież gdybyśmy pewnie usiedli tak jak my teraz koło siebie, to jakoś doszlibyśmy do wspólnego konsensusu. Ja bym zrozumiał jego stanowisko, on zrozumiałby być może lepiej moje. Tu zawsze wysiadałem z autobusu 142 rano. Tutaj, tak? Tak, wysiadałem na tym przystanku. Już nie ma tych budynków, większość została zburzona. No ale tutaj pracowałem, tak? Przez jaki czas? No, 4 lata. Natomiast jest tutaj też pomnik właśnie. Po śmierci zbudowano pomnik właśnie Franciszka Dąbrowskiego, zastępcy dowódcy Westerplatte, który przecież jako żołnierz
bronił ojczyzny, a przez komunistów został pozbawiony wszystkiego, nie tylko emerytury, wojskowej stopnia, ale i prawa do pracy. Więc tutaj znalazł zatrudnienie jako portier, jako magazynier opon. Nie było go stać na nic, tak? Z całą rodziną wylądował tylko w kawalerce, więc mój tato był osobą, która nie tylko dowiedziała się od niego wiele, bo jako mały chłopiec na przykład dowiedziałem się prawdy o Westerplatte, jak to w rzeczywistości wyglądało, gdzie jeszcze w podręcznikach pisano zupełnie coś innego. Ciężko mi było w to uwierzyć, co ojciec mówi, ale z czasem okazało się to prawdą. Ojciec nie żyje, Franciszek Dąbrowski też już dawno, no ale jednak nauka pozostała. I co istotne, nauka pozostała, ale nie zostały z niej wyciągnięte właściwe wnioski, bo w dalszym ciągu o osoby zasłużone się nie dba. Pan na ten temat mógłby napisać całą książkę, a nie tylko poruszać to od czasu do czasu w którymś z rozdziałów swojej publikacji. Mam tutaj na myśli chociażby to, w jakich okolicznościach pan wrócił do Polski z misji w Afganistanie, która też zabezpieczała polski interes, w jaki sposób ją pozycjonowała na tej arenie międzynarodowej. Może dzięki tej misji też, może trochę to jest na inne z mojej strony, dzisiaj Polska jest poważnie w świecie traktowana, a pan musiał sobie sam na chyba szase... na jaki to był szpital? Na szaserów, tak, Wojskowa Akademia Medyczna, WIM, Instytut Medyczny. Sam tak, pan musiał pójść, ustawić się w kolejce z bloczkiem prawie, prawda? No to pójść to było ciężko, bo ja przecież prawie się włóczyłem po ziemi, jako jedyny tylko chodziłem, a moi koledzy byli na noszach, byliśmy w mundurach, tak? Bo większość chłopaków to były bardzo poważne rany. Ale może namalujmy całą historię. No tak, no byliśmy w końcu ranni, tak? Bo nie było tak się to w końcu może skończyć. Kilka dni przed powrotem z Afganistanu okazało się, że faktycznie bierze pan udział w ostatniej takiej swojej akcji, misji, można było powiedzieć, nie wiem jak to nazwać. Wylądowaliśmy w miejscu bardzo piekielnym, to była prowincja Adżilistan, w starych koszarach poradzieckich, gdzie tylko i wyłącznie funkcjonował jakiś posterunek wojska afgańskiego i policji. No miejsce takie trudne, no nie będę też rozwijał, dlaczego tam się znaleźliśmy, to był kompletny bezsens. W każdym bądź razie przez 12 dni mieliśmy praktycznie nieustanny kontakt ogniowy z nieprzyjacielem, z talibami, który skończył się ostatniego dnia tragicznie, tak? Zostaliśmy wszyscy ranni, wszyscy moi żołnierze zostali ranni, niektórzy ciężej, niektórzy troszkę lżej, no ale między innymi jeden z moich towarzyszy również wrócił ze mną do Polski, jeden z żołnierzy mojej sekcji, no był bardzo ciężko poszkodowany, do tej pory jest inwalidą, bo było, nie było, miał wiele ran popostrzałowych, do tej pory opada mu noga. Więc powiem tak, że kiedy wylądowaliśmy na Saszerów, no ubraliśmy się przecież w mundury, no Amerykanie nas odstawili pięknie w szpitalu Ramstein, gdzie najpierw trafiliśmy i byliśmy bardzo dobrze zaopiekowani. Odstawili nas na lotnisko, pożegnali się z nami. Ja tam wydałem nawet takie polecenie do wszystkich kolegów, ubierzmy się w mundury, mimo że leżymy na noszach. Jesteśmy żołnierzami, pewnie ktoś będzie na nas czekał w Polsce. Jak się okazało, nikt na nas nie czekał, w ogóle nikt na nas nie czekał, poza deszczem, który na nas padał. Przyjechała karetka, oczywiście na jedne nosze, my byliśmy na kilku przecież, jako czteroosobowa grupa, więc musieliśmy się nawzajem jakoś tam ułożyć w tej karetce, część na siedząco, mimo że jeszcze miała rany niezagojone. No i ten kierowca nas w tych korkach zawiózł na Saszerów, gdzie zostawił nas na deszczu, tak? Na tym deszczu leżeliśmy przez jakiś czas. Myślałem, że ktoś do nas wyjdzie, nikt nie wyszedł, więc wciągnąłem po kolei kolegów. Jak mogliśmy, ustawiliśmy się, podszedłem na kulach do rejestracji i powiedziałem, że przylecieliśmy z Afganistanu i żeby może ktoś się nami zainteresował. No to pani powiedziała, żebyśmy się ustawili do izby przyjęć i czekali na swoją kolej. Więc czekaliśmy w tych mundurach między jakimiś ludźmi rannymi na budowie, z podbitym okiem i tak dalej. Ja nie mówię, bo nie czekaliśmy na jakieś specjalne traktowanie, ale wydawało nam się, że w wojskowym szpitalu już jest dla nas miejsce gotowe. Niestety nie było. W każdym bądź razie te 3 godziny spędzone w izbie przyjęć no skutkowały tym, że nerwy nam już praktycznie pod sufit tam, prawda, zagotowały, bo wszyscy się z nas śmiali, co to jakaś rekonstrukcyjna grupa, co to wojna gdzieś była, że tu jacyś ranni żołnierze leżą. Przykre to było troszeczkę. Zresztą z tego szpitala w końcu uciekłem po paru dniach. No tak, no jest to troszeczkę przykre, ale pocieszę pana, że proza życia w polskich realiach tak wygląda, jeśli chodzi o tę służbę zdrowia, więc tutaj osoby, które trafiają czasami z podejrzeniem nawet udaru, wylewu, innych niedoczynności, wracają do domu albo po kilkunastu godzinach wreszcie zostają łaskawie przyjęte, więc tutaj myślę, że trzeba byłoby systemowo zadziałać. Ktoś na tym może karierę polityczną zrobić, jeśli mu się uda ten problem rozwiązać. Tak, tak, natomiast no, przykre to było, że spotkało nas to jako żołnierzy, no bo jednak po pierwsze spodziewaliśmy się kogoś na lotnisku, choćby przełożonego, ja nie mówię tu o komitecie powitalnym. Myślałem, że kogoś z rodziny spotkam, że ktoś będzie powiadomiony, też nie. Więc
Tak miał człowiek ochotę wsiąść do taksówki i pojechać do domu. No właśnie, organizacja nie jest na najwyższym poziomie. Bardzo często mówiło się w kontekście ukraińskiej armii, że jest świetnie przygotowana, rosyjska nie. Wraz z kolejnymi miesiącami i z rozwojem konfliktu coraz częściej jednak słychać, że te racje żywnościowe pozostawione przez Rosjan wcale takie złe nie są, że wcale tak źle uzbrojeni nie są, że może jednak za bardzo ulegliśmy tej propagandzie, która z dwóch stron działa, bo przecież ta ukraińska też myślę, że potrafi, brzydko mówiąc, namącić i ciężko się z tym chyba nie zgodzić. Natomiast innymi słowy, no, odbiera realny ogląd na rzeczywistość i na pole walki. Ale czy my mamy prawo jako Polacy śmiać się z rosyjskiej armii, skoro pańskie wypowiedzi no to pozostawiają dużo, no, duże oczekiwania względem polskiego wojska i pokazują, ile tam jest patologii? Żołnierzy nigdy się nie wolno śmiać, szczególnie tych, którzy cierpią, bo nigdy nie wiadomo, kiedy nasi żołnierze znajdą się w takiej samej sytuacji. Bardzo mi się nie podoba to naśmiewanie się, szczególnie z tych właśnie biednych rosyjskich żołnierzy, często przecież łapanych w jakichś tam, prawda, brankach, tak? Przecież my nie wiemy, jak to tam dokładnie wygląda. Jak się ostatnio dowiedziałem, to ponoć marynarzy floty atlantyckiej skoszarowano i zrobiono z nich piechotę, tak? Więc ci ludzie, którzy myśleli, że całe życie będą pływać po oceanach i zwiedzać świat, nagle wylądowali na ukraińskiej ziemi, gdzie prawdopodobnie już na niej zostaną. Ukraińska armia, ukraińska polityka działa bardzo mocno na propagandzie. Tą propagandę faktycznie my kupujemy, ale no nie jest tak, jak się patrzy na mapę. Mapę operacyjną, gdzie wojska rosyjskie jakoś idą do przodu, tak? Że żołnierz rosyjski przecież nie jest uzbrojony tylko w karabin na sznurku. To jest potężna gospodarka, która jak się nie zatrzyma w jakiś sposób, ja się na tym nie znam, bo jestem tylko prostym żołnierzem, to ona będzie produkować to uzbrojenie. Zasoby ludzkie są niewyczerpalne. Zasoby złóż, z których można, prawda, produkować różnego rodzaju uzbrojenie, stal, też są niewyczerpalne w tym kraju. Więc taka, można powiedzieć, walka na wymianę ciosów tu się nie skończy sukcesem. Tu trzeba dojść albo do jakiegoś konsensusu i się w końcu z tymi Rosjanami, moim zdaniem, pogodzić w jakiś sposób, jeżeli to jest możliwe, bo taka walka samej Ukrainy z Rosją, moim zdaniem, no na dłuższą metę nie skończy się dobrze dla Ukrainy. A przecież owszem, możemy ich wyposażać cały czas we wszystko, ale ci ludzie się tam w końcu skończą. Przecież ci weterani też giną, tak? Ci najbardziej doświadczeni żołnierze często nie zdążą nawet przekazać swojego doświadczenia i umiejętności tym młodszym, a już odchodzą. Odchodzą na wiosną waltę. To co by pan powiedział tym osobom, które przemycały w opinii publicznej taką narrację pod tytułem Rosja dostaje po tyłku, a Ukraina zmierza w stronę zwycięstwa, które jest nieuniknione, bo jest świetnie przygotowana. Bezkrytycznie patrząc na to, że wojna to też rozgrywa się w tej przestrzeni propagandowej z dwóch stron. A jakby nie wszyscy zdawali sobie z tego sprawę, a dla mnie to było oczywiste już na samym początku, że trzeba z dużym dystansem patrzeć na wszelkie rewelacje mówiące o jakimś duchu nad Kijowem, który tam strącił niezliczoną ilość rosyjskich samolotów. Tak, to sama akcja z Wyspą Węży, tak? Chociażby. Też... Natomiast no, ja życzę Ukraińcom jak najlepiej, to jest ich ziemia, oni o nią walczą i oni walczyć będą. I oczywiście. Oni nie dadzą pardonu Rosjanom nigdy i tego im życzę i trzymam za nich kciuki. Ale z drugiej strony powiem otwarcie, no, trzeba jakoś się z tymi Rosjanami dogadać, bo przecież nieustanna z nimi wojna doprowadzi w końcu do wojny globalnej. To jest moje podejście tego, bo przecież to w końcu gdzieś ta struna się już do tego stopnia napnie, że już inaczej się nie da. Tak jest. Podjeździemy troszeczkę. Plac Bieńczycki, pańska okolica, tak, okolica dzieciństwa. Moja okolica. Pod Arką też pan był świadkiem dramatycznej historii z lat 80., z 82 roku chyba, prawda? Dokładnie, gdzie tak. Człowiek stracił życie. Tak, Bogdan Włosik, tu jest jego pomnik, przecież został zastrzelony przez milicjanta, przez ubeka, przez tajniaka. Tutaj żyliśmy wszyscy tym, ja byłem małym chłopcem, ale chodziłem przecież z ojcem na Fatimy, chodziłem z ojcem na wszelkiego rodzaju tutaj podkościelne demonstracje, potem tam, wiadomo, mama goniła mnie do domu, tam ojcu pukała po głowie, no też mnie spotkała tu przykra sytuacja, tak? Też zostałem ranny podczas takiej demonstracji jako siedmiolatek, ale... Czaszkę pan miał pękniętą, prawda? Tak, miałem pękniętą czaszkę, to jest właśnie to. I też najpierw wylądowałem z ciężkim trudem do szpitala na Żeromskiego, skąd mnie przewieźli do Prokocimia. A gdzie pan mieszkał? Ja mieszkałem tutaj na osiedlu Kazimierzowskim. Tutaj? Tak. W tym bloku? Nie, tam następnym z drugiej strony. Podjedziemy pod klatkę.
Pewnie, jakie tak. te losy ludzkie są nieodgadnione, prawda? I z huty opresyjnej, gdzie też widział pan przemoc, trafia pan w miejsce, gdzie tej przemocy jest jeszcze więcej, tylko stara się pan już mieć jakąś sprawczość. Tak, no, czy się powiem tak, tutaj też ludzie mieli sprawczość. To tutaj doszło też do słynnej akcji Odwet, tak? W której to po śmierci jednego z demonstrantów dokonano zasadzki na Pluton Zomo z Myślenic, gdzie ich rozbrojono, a broń do tej pory nie została odnaleziona. To jest ciekawostka. No. Jako sześciolatek też, czy siedmiolatek, obrzucał pan radiowozy milicyjne kamieniami. Nawet starszy. Tak? Tutaj były koszary Zomo obok kościoła Arka, więc myśmy zawsze podchodzili po cichu z kamieniami, z cegłą jakąś w ręku, patrzyliśmy, bo tam była taka luka pod płotem metalowym i jak widzieliśmy, że buty przechodzą coraz dalej, to na 3-4 rzucaliśmy kamieniami, jak poszła jakaś szyba w nysce albo w starze, no to żeśmy się cieszyli, ale pruliśmy już z powrotem ze strachu, no bo wiadomo, była sprawa, że jak nas złapią, to nam skórę wygarbują pałami, że koniec świata. Panie Przemysławie, w którą stronę? Jeszcze prosto i później w prawo, bo to jest blok, w którym się wychowałem, to z niego obserwowałem wszystkie walki, zawsze mój tata wówczas pracował w Związku Radzieckim w Magnitogorsku, przysłał mi maskę do nurkowania. Było tak wszystko zagazowane wokoło, że ja w tej masce do nurkowania stałem na balkonie i miałem zawiązane ręcznikiem mokrym miałem zawiązane usta i nos, żeby móc oddychać. I obserwowałem te całe walki jako małe dziecko z okna. Między innymi tutaj pamiętam, była taka sytuacja BRDM-2, taki wóz rozpoznawczy. Zaklinował się pomiędzy właśnie cukiernią, a takim betonowym kwietnikiem. I w tym momencie pamiętam wszyscy, ale też ja, ile tylko miałem siły i co tylko mi pod rękę wpadło, zaczęliśmy rzucać w ten wóz. No i pamiętam, ktoś poświęcił taką gigantyczną palmę, taką wielgaśną w takim drewnianym koszu i ta palma idealnie gdzieś tak z 8 piętra trafiła bezpośrednio w środek tego wozu bojowego. Tam w środku, ja wiem jak tam jest, jak on dostał tą palmą, no to musiało być bardzo, bardzo, bardzo słychać. Mieli wrażenie pewnie, że dostali jakimś pociskiem. To jest tutaj, co? Tak, środkowa klatka. Tutaj mieszkałem z tatą, tu się wychowałem z ojcem. Mieszkaliśmy tutaj we dwóch. Mama w Stanach wtedy? Tak, moja mama bardzo długo była w Stanach Zjednoczonych. Dopiero przyjechała na mój ślub. Właśnie tutaj mieszkałem. Także... Ta klatka? Tak, tak. To jest retrospekcja. Bardzo dawno tu nie byłem. Bardzo dawno. Tu była ta cukiernia, przełączka. To za nią właśnie ten BRDM się zaklinował. A tutaj normalnie jeździły BTR-y, wywracały ławki. A jak szliśmy rano do szkoły, to zbieraliśmy łuski. Niesamowite. Dla mnie to brzmi jak jakaś legenda wręcz, bo z lat 90., urodzony w latach 90., nie mogę pamiętać tego wszystkiego, co działo się dekadę wcześniej, no ale to pokazywało, w jakim kluczowym Polska była momencie i jak ciężko na dłuższą metę komuś ten polski naród zniewolić. Ale niech pan zauważy, teraz możemy tutaj właśnie przy tych opowieściach tak przypomnieć sobie, kto naprawdę wolność tej Polsce wywalczył. Właśnie robotnicy, ludzie, którzy tu stali z kamieniem w ręku, a nie ci, co dzisiaj sobie przypinają medale na wszystkich dywanach, belwederów i innych pałacy. A z czego to się w takim razie bierze, że taką złą sławą owiani są polscy generałowie? Mówię, nie wszyscy, prawda? Ale jednak często się o tych patologiach mówi, że weryfikacja orderu żołnierza, który faktycznie się zasłużył, no to tutaj trzeba się wykazać i udowodnić, że coś się szlachetnego zrobiło. No niestety wielu chłopaków, którzy naprawdę byli dużo większymi, można powiedzieć, gierojami jak ja i naprawdę walczyli ciężko i odnieśli rany albo uratowali komuś życie, nie doczekało się żadnego medalu. Nie doczekało się żadnego jakiegoś odznaczenia, bo po prostu nikt o tym nie pomyślał. W Wojsku Polskim często jak człowiek sobie sam nie napisze wniosku na medal, to nie dostanie. To jest w ogóle jakaś abstrakcja. A wracając do generałów, no to oni zawsze o siebie będą dbali, no bo jak powiedział mój kolega generał, co prawda tylko jednogwiazdkowy, ale mówi Przemek, generałem ciężko jest zostać, ale jakże przyjemnie nim być. Natomiast znam bardzo wielu generałów, naprawdę tak porządnych ludzi, jak na przykład generał Różański, muszę to powiedzieć, jak na przykład generał Czosnek Stanisław, który operuje biegle kilkoma językami, zna również język chiński. I poza tym był dla nas jak ojciec i można było na nim zawsze polegać, tak? I wiadomo było, że z nim się wszystko załatwi. To nie był generał, który tylko słuchał donosów, on takich ludzi od razu eliminował. On odprawę robił na jednym papierosie. Każdy wiedział, co ma robić, rozchodził się na kierunki. On nie musiał 10 razy przez 10 godzin tłumaczyć każdemu, co ma robić. O to w tym wszystkim chodzi. To jest teamwork, tworzymy zespół. A nie, tak jak Piotrek Bieniek, mój kolega, jak objął dowództwo 15. Brygady Giżyckiej, to mówi, że pierwsze co, to przyszli panowie oficerowie z donosami. On mówi, panowie, pochowajcie sobie te kajety, każdy ma 5 minut, żeby mi coś logicznego powiedzieć. Ja nie mam dla was czasu, nie mam czasu na donosy.
No dobrze, ale wracając do tego mojego pytania sprzed kilku minut, jaka jest kondycja polskiego wojska oczami praktyka, oczami człowieka, który zna bardzo dużo kulisów tej wojskowości w naszym kraju? No powiem tak, że nie jest zła. Z perspektywy, na przykład, jeżeli patrzymy na naszą armię w porównaniu z innymi nawet armiami NATO, nie jest źle. Polski żołnierz nie jest źle wyszkolony. Tego nie można zaprzeczyć, to znaczy temu nie można zaprzeczyć, że jest źle wyszkolony. Natomiast no, pasowałoby troszeczkę to wiele rzeczy lepiej ułożyć. No, zejść troszeczkę na ziemię. Nie może być taka sytuacja, że żołnierz nie ma porządnych butów, że nie ma dobrego munduru, że ma karabin owszem, ale bez celownika, albo że nie ma hełmu, nie ma dobrej kamizelki kuloodpornej, kamizelki taktycznej, ładownic. To są podstawy, bo my możemy mieć super najnowszą wyrzutnię rakiet HIMARS, ale jak nie mamy butów, to my nic nie zrobimy. Od tego zacznijmy. Zacznijmy budować wszystko od dołu. Tu musi być po prostu wzorowa logistyka. U nas logistyka niestety jest praktycznie zerowa. Logistyka, tak jak powiedziałem, dybie na żołnierza zamiast mu pomóc. A pamięta Pan swoją pierwszą akcję i co Pana zaskoczyło na froncie, w sytuacji, w której pamiętam. Przechodził Pan określony cykl szkoleniowy i który być może się rozmijał znacząco z tym, co nie, Pan zastał? Nie rozmijał się, zacząłem działać po prostu jak automat. Zauważyłem to potem, pamiętam, że kiedy to było akurat razem z amerykańskimi specjalsami, odpieraliśmy atak na zniszczony, uszkodzony wóz, w tym momencie doszło do ostrzału, tak, talibowie zaczęli prowadzić do nas ogień z broni automatycznej. Więc po prostu ruszyliśmy z marszu i po prostu rozpoczęliśmy ogień, tak. Razem z kolegą, na zmianę się kryjąc, tak, wymieniając magazynki, tak, na zmianę, cały czas prowadząc ciągły ogień. Po tym wszystkim, jak się to skończyło, zdałem sobie z tego sprawę, że to jest efekt naszego wyszkolenia, naszej wspólnej pracy, treningów. Po prostu zadziałaliśmy jak jeden organizm, jak jedna maszyna. Ale potem pamiętam, kiedy usiadłem w wozie bojowym, miałem dziwne wrażenie, może to się wyda śmieszne, bo akurat jesteśmy tutaj, ale że koło mnie siedzi mój nieżyjący tato i kładzie mi rękę na ramieniu. I nie wiem, do tej pory coś takiego mam wrażenie, że zrobiłem coś dobrze, że to się wszystko fajnie ułożyło, że nie nawaliłem, że się nie wystraszyłem i że przeżyłem. Tak? No. Wzruszył się Pan teraz. Trochę, no. Ale, no tak jak powiedziałem, nie jestem taki twardy, jak to się mówi o snajperach, nie? Też mam swoje jakieś słabsze strony. Nie wiem, czy łzy są oznaką słabości, czy oznaką też tego, że nie stracił Pan takich wartości charakterystycznych dla każdego dobrego człowieka, bo jednak tak. Nie zabijał Pan, nie likwidował Pan celów dla swojego chcieństwa, tylko z powodu tego, że ktoś to musiał zrobić. Człowiek cywilizowany ma hamulce moralne. Nie jest zomowcem, który okłada pałą wszystkich na lewo i prawo. Tylko jest człowiekiem, który robi coś w określonym celu. Staje w obronie słabszych. Bo trzeba zdać sobie z tego sprawę, że w Afganistanie nie walczyliśmy z Afgańczykami. Wielu ludzi sobie myśli tak, że pojechali tam mordować Afgańczyków. Nie. Tak samo Taliban, jak i komunizm nie ma narodowości. Jeżeli ktoś powie Związek Radziecki, to może przecież powiedzieć Żydzi, Rosjanie, Polacy, Gruzini. Jeżeli ktoś powie talibowie, to powie Brytyjczycy, Niemcy, Saudyjczycy, Pakistańczycy. Naprawdę często spotykaliśmy się z bardzo ciekawymi narodowościami, które tam prowadziły walkę z siłami sojuszu. A Afgańczycy chcieli przede wszystkim spokoju. Oni chcieli po prostu żyć. Ale z drugiej strony sami sobie zostali pozostawieni przez Amerykanów. Pamięta Pan sprzed kilkunastu miesięcy zaledwie, czy może kilkudziesięciu już, te sceny z afgańskich lotnisk, gdzie niektórzy obywatele próbowali wrócić wręcz na kołach samolotu, spadali później, prawda? No to była kuriozalna sytuacja. Myślę, że za mojego życia najbardziej taka niezrozumiała, a jakby z czasem, widząc jak wygląda to zarządzanie państwem, uświadomiłem sobie, że ci ludzie po prostu dalej chcieli być względnie wolni albo zmierzać ku wolności, a nie wracać do tego, co było kiedyś. Każda osoba, która miała dostęp do internetu i widziała troszeczkę zachodniego świata, a na to, tak jak kiedyś powiedziałem, trzeba było kłaść, czyli na edukację, a nie na bojowanie, bo w tej chwili cały ten ciężki sprzęt, te samoloty, te śmigłowce, no zostało to wszystko w rękach talibów, tak? A gdyby tych ludzi wyedukować, pokazać im, że można żyć inaczej. Ja nie mówię, żeby nie być wyznawcą islamu. Islam też jest dla ludzi. Ja znam bardzo wielu wyznawców islamu, Arabów, z którymi się przyjaźnię. To są moi bardzo dobrzy koledzy. Ja ich szanuję i oni szanują mnie za to, że jestem chrześcijaninem. Ale i w islamie drza się żyć godnie. Mamy przykład takich krajów jak na przykład Jordania, gdzie prześladowanie ludzi pod względem religijnym jest kompletnie zabronione. Więc
w Iraku. Mam kolegów Irakijczyków, z którymi bardzo dobrze się znam i bardzo się szanujemy. No, gdyby ci ludzie mieli dostęp do internetu, gdyby byli wyedukowani, wiedzieliby po jakiej stronie stanąć. Oni by przecież tej garstce talibów nie pozwolili przejąć władzy. Ale kiedy Amerykanie, siły koalicji stosowały często taktykę wzajemnej odpowiedzialności, czyli jeżeli tam padał skądś strzał, to po prostu kładło się ogień i tyle, no to jednak to się budowało. Jeżeli były skorumpowane siły bezpieczeństwa, tak, znam taką autentyczną sytuację, w której jednego Afgańczyka córka została zamordowana w sklepie, który prowadził i wiadomo było, kto to zrobił. Wezwał policję, ten człowiek został aresztowany, ale za $50 go zwolniono. Więc facet poszedł do talibów, powiedział, jaka jest sytuacja, talibowie od niego nie wzięli ani grosza, faceta po prostu zabili. I teraz pytanie, po której stronie stanie ten mężczyzna? No bo dla mnie byłaby rzecz oczywista. Panowie w Afganistanie mieliście do czynienia z różnego typu dramatycznymi sytuacjami. Nie każdy jest tak odporny na stres jak pan. Podejrzewam, że tutaj jest to mocno indywidualna kwestia. Też w swojej książce pan zaznacza, analizując każdego praktycznie ze swoich kolegów, że ten był trochę gorszy ode mnie, ale potrafił na przykład żartować. Wskazuje pan różnego typu zalety poszczególnych osób, ale jednocześnie zwraca uwagę na różnorodność. Pewnie podobnie to wygląda w kwestiach psychiki. I czy zna pan takiego kogoś, kto po latach nie poradził sobie, popadł w chorobę alkoholową na przykład? Znam bardzo wiele takich przypadków, bo przecież jak jest to zresztą opisane po części w książce, ale kto mnie zna bliżej, ten wie, że od 12 lat zajmuję się rehabilitacją rannych żołnierzy poprzez sport i rekreację. Niedawno wróciłem z Atlantyku, z rejsu dla weteranów poszkodowanych. Byłem wszędzie z tymi weteranami już praktycznie od pustyni poprzez Arizonę po Arktykę, tak? Na Arktyce byłem 2 razy, gdzie przecież książę Harry zrobił wypad na Arktykę z weteranami i stał się hiperbohaterem. O nas nikt nie wspomina nawet, a byliśmy tam 2 razy. No nic, ale zabieram ze sobą często tych, co mają problemy psychiczne, a nie da się ukryć, że ktoś, kto doznał uszczerbku fizycznego, prawie zawsze będzie miał problem również psychiczny. Bo jeżeli ktoś zostanie inwalidą, na przykład tak jak mój kolega straci ramię, tak, czy straci nogę, jak wielu moich znajomych, no to jednak to, że stał się osobą niepełnosprawną w znaczącym stopniu, powoduje to, że on już sobie nigdy nie będzie tak dobrze radził, jeśli chodzi o sprawy psychiczne, tak? Zawsze będzie się czuł gorszy, on potrzebuje dowartościowania. Stąd też są właśnie tego typu moje działania. Ja staram się tych ludzi zabierać ze sobą, gdzie się tylko da, między innymi, bo pracuję w 2 organizacjach. Jedna to jest Podwodnik Szkoła Ratownictwa Sportów Wodnych i Obronnych, gdzie zajmuję się rehabilitacją rannych żołnierzy poprzez sporty wodne głównie, nurkowanie, żeglarstwo, motorowodniactwo, razem z przyjaciółmi. Jest pan twórcą tej organizacji, prawda? Współtwórcą, ponieważ też bardzo znamienity żołnierz Zbigniew Skopiński jest naszym prezesem, którego też bardzo cenię i szanuję. Nauczył mnie bardzo wiele, mimo że nurkuję już bardzo długo, to dzięki Zbyszkowi naprawdę dowiedziałem się dużo więcej o tym sporcie. Ale w ogóle też Zbyszek jest osobą, która ten sport skierowała do niepełnosprawnych. Bo mało kto sobie zdaje z tego sprawę, że nurkowanie, a dokładnie różnica ciśnień, co ma też wspólnego ze strzelaniem, wpływa bardzo dobrze na choroby nie tylko ruchu, choroby motoryczne, ale też i na PTSD. Poza tym efekt wody, przebywanie długotrwałe w ciszy również uspokaja żołnierzy. Na takich turnusach często badaliśmy ciśnienie na samym początku kursu i na końcu ono często spada o 20 jednostek, tak? Mało tego, no, działam jeszcze w drugiej organizacji, z Fundacji Bezpieczeństwa i Rozwoju StratPoints, gdzie jestem osobą odpowiedzialną właśnie tylko i wyłącznie za rehabilitację rannych żołnierzy, ale również jestem ekspertem w dziedzinie broni strzeleckiej. Ale to można powiedzieć, bardziej zajmuję się tym pierwszym. Łatwiej mi się działa w Fundacji StratPoints z uwagi na to, że jest to fundacja i można łatwiej znaleźć środki od darczyńców, tak? Stąd też nasze wyprawy, na przykład na Arktykę, czy też nawet tak jak ta ostatnio na ocean, czy gdzieś tam, prawda, survivale w trudnych warunkach, wysokich górach. Właśnie dla żołnierzy niepełnosprawnych. Oni po takim powrocie czują się dowartościowani, ich morale, ich, które jest na niskim poziomie, zdecydowanie rośnie. Oni wracają do domu, to nie był wypad za 200 tysięcy kolegów w hotelu, gdzie przy kilku skrzynkach wódki się wspomina pierdoły z Afganistanu i z Iraku, tylko tutaj myślimy zupełnie o czymś innym. Rozmawiamy ze sobą, rozmawiamy o życiu, o swoich problemach. Taki żołnierz w górach, gdziekolwiek, na Arktyce, na oceanie, na łódce, on powie więcej swojemu towarzyszowi niż psychologowi i rodzinie, żonie w domu. On z siebie odda to,
co w nim ciąży, co go męczy. Mało tego, usłyszy od kolegi podobne sytuacje, podobne sprawy i wtedy wie, że nie jest sam. Pańska praca jest bezcenna, biorąc pod uwagę, że buduje też jakieś spojrzenie na weterana i pokazuje perspektywy dla osób, które w tej chwili myślą o tym, by w ogóle do wojska wejść. I zawsze mogą spotkać się z takim argumentem, po co będziesz szedł do wojska, potem wojsko pozostawi ciebie samemu sobie, a jednak za sprawą takich inicjatyw jak ta pańska, no można zobaczyć, że jakaś nadzieja dla weterana jest. Weterana jest, ale muszę panu powiedzieć i państwu przede wszystkim, że wojsko nie macza w tym nawet palca, tak? My staramy się unikać jakieś wsparcie z Ministerstwa Obrony Narodowej. Ale z czego to się bierze? Bo ono jest problematyczne. Problematyczne dlatego, że ci ludzie, którzy często udzielają nawet grantów w związku z projektami, nie rozumieją, po co tak naprawdę te granty są. Oni po prostu traktują to w formie urzędowej, tak? Dochodzi do tego, że na przykład rozliczają nas, robimy na przykład podczas jakiegoś wyjazdu dla weteranów spinaczki, na przykład w Jurze Krakowsko-Częstochowskiej, tak? Robimy strzelanie. Oni się nas pytają, gdzie są łuski od amunicji, tak? A strzelamy na strzelnicy cywilnej. Ja facetowi tłumaczę, panie, kto na strzelnicy cywilnej łuski zbiera, tak? On nie rozumie tego, do niego to nie dociera. Albo się pyta, dlaczego 20 ludzi zjadło 4 główki czosnku na śniadanie. No to się pytamy, a ile powinno zjeść? No powinno być po główce na każdego. Mówi, a pan zjada główkę czosnku, panie pułkowniku, na śniadanie? No nie rozumie. No i stąd też ciężko jest rozliczać takie projekty, bo to jest więcej nerwów niż przygotowanie tego zadania. Przygotowanie nie jest łatwe, rekonesans, zorganizowanie, ale rozliczenie się ze środków, które z wielką łaską Ministerstwo Obrony Narodowej wysupła dla nas, no jest wręcz tak problematyczne i nerwowe, że człowiekowi się od nich chciewa. Dużo łatwiej jest działać w ten sposób, jak na przykład w fundacji, czyli mamy darczyńcę, często jakiegoś przedsiębiorcę albo osobę prywatną, która po prostu nam przelewa pieniądze na określony cel. Rehabilitacja rannych żołnierzy poprzez sport i rekreację. Ja zatem za te pieniądze jestem w stanie spokojnie rozliczyć się przed księgowym i w ludzki, normalny sposób, nie denerwując się, robiąc wyprawę na Arktykę za mniejsze pieniądze i bez żadnych kłopotów. No dobrze, ale z czego biorą się te nieporozumienia? Czy to jest zła wola, czy niekompetencja? No ja myślę, że to jest po prostu beton. To się tak w wojsku nazywa. Użyję teraz wojskowego sformułowania. Beton. To jest beton, który zalewa beton. Teraz oficer, taki jeden z drugim, to on jak najkrócej chce być na przykład takim dowódcą plutonu, kompanii, a już batalionu, gdzie trzeba... Dowódca batalionu to jest, tak można powiedzieć, ostatni szczebel, gdzie żołnierz walczy, tak? Bo jednak dowodzi tym związkiem, którym jest batalion. Nie jest typowym sztabowcem, z batalionem podąża, z batalionem walczy. Ale dzisiaj taki pan porucznik, podporucznik, przyglądając się właśnie takim betonowym oficerom, którzy spędzili 20 lat z długopisem w ręku przy jednym biurku, na jednym piętrze, no i on widzi, że no tak, też można zostać pułkownikiem w ten sposób, a kawa ciepła, co tam, kwity sobie zrobię dzisiaj, może jutro trochę kwitów też sobie zrobię, nie zrobię, to zrobię pojutrze, ale jednak jestem w cieple, tak? Sobie posiedzę tu jeszcze ze 20 parę lat, a potem na emeryturę pójdę. 10% osób zrezygnowało ze służby. W ostatnim czasie takie statystyki wybrzmiały w przestrzeni publicznej. Część osób odeszła, część żołnierzy odeszła na zasłużoną emeryturę, ale być może mogłaby jeszcze dalej czynnie funkcjonować w polskiej armii, ale po prostu było to nieopłacalne. Motywacji pewnie tyle, ile ludzi, powiedzmy, ale z drugiej strony myślę sobie, że też wśród tych, którzy zrezygnowali, byli tacy, którzy zobaczyli, że wreszcie ta spokojna posada może zostać czymś zakłócona i to chyba dobrze, że to wojsko z takich betonowych ludzi może się chociaż częściowo oczyścić. No powinno, generalnie rzecz biorąc, powinno się zrobić dobre tam przepierzenie, żeby to wszystko, prawda, zaczęło funkcjonować właściwie. Tak? Zostaną patrioci, powiedzmy, tak górnolotnie to zabrzmi, ale taka prawda. Nie, myślę, trzeba dawać przykład młodym ludziom. Mamy, jednak tu się mówi, że jednak młode pokolenie może nie jest jakieś takie twarde jak te poprzednie, ale jednak jest, trzeba mieć nadzieję w młodych, bo to jednak przecież mamy wielu pasjonatów, ludzi, którzy chcą. No teraz nie są zbyt, można powiedzieć, korzystne te warunki, nawet emerytalne, wojsku, mieszkaniowe i tak dalej, ale jednak jest to jakiś rodzaj pracy. Przecież nie trzeba siedzieć w wojsku do emerytury. Może to być wpis do CV, tak? Jeżeli to jest nowoczesna armia, wykształci informatyka, wykształci operatora sprzętu, można w każdej chwili opuścić szeregi armii, robiąc w niej dobre rzeczy, zostawiając mundur, będąc do końca życia żołnierzem, ale przenieść się na rynek cywilny. Wiadoma sprawa, że za moich czasów można było odejść po 15 latach z wojska, ale nikt tego prawie nie robił. Ludzie
ludzie siedzieli często dużo dłużej, ile im zdrowie pozwalało. Jeżeli ktoś był na stanowisku bojowym, ciężko jest służyć dłużej jak 25 lat, no bo już po prostu nie idzie dorównać młodym. Tak? Ktoś kiedyś powiedział, a pan to czemu nie idzie do szkoły oficerskiej, bo pan ma tyle znajomych i tak dalej, czemu pan nie zostanie dowódcą plutonu? Ja mówię, w wieku 40 paru lat ja mam biegać z plutonem? Już nie oszukujmy się sami. Dla mnie się skończyło wojsko. Odchodzę, uważam, że trzeba wiedzieć, kiedy jest ostatni dzwonek, trzeba zająć się czymś innym, trzeba zaplanować sobie życie w cywilu i do tego cywila godnie odejść. A wojsko korzysta jeszcze z pańskich doświadczeń? Tylko młodzi żołnierze do mnie często dzwonią, proszą mnie, żebym robił wykłady w jednostkach wojskowych na temat właśnie taktyki czy strzelectwa długodystansowego, balistyki wewnętrznej, zewnętrznej, końcowych, warunkach strzelań i tak dalej. No, czasami jestem zapraszany, to jest miłe, ale też i przykre troszeczkę może jest z jednego punktu, bo przychodzę do takiej jednostki wojskowej, a tam poza tymi młodymi ludźmi tak naprawdę nikogo nie ma, nie zainteresuje się żaden oficer, nie przyjdzie szef szkolenia, chociażby rękę podać, powiedzieć dzień dobry, no bo przecież nie tylko przyszedł jakiś były emerytowany snajper, ale weteran poszkodowany, tak? Któremu, nie mówię o mojej osobie, ale myślę, że o każdym żołnierzu, który stracił zdrowie w Iraku, w Afganistanie czy gdziekolwiek, nawet na służbie, jakiś szacunek się należy. W którym miejscu zlokalizowane są odłamki w pańskim ciele, jeśli mogę takie osobiste pytanie zadać? Ja mam w nogach, mam 12 odłamków moździerza jeszcze w dalszym ciągu w nogach. Niektóre przestrzeliły kości, są po drugiej stronie i nie da się już ich usunąć. Jak pytałem się, nie wiem z czego one są, czy to jest żeliwo, czy to jest cholera wie co. No, czuję się tak naprawdę coraz gorzej, ale to chyba PESEL. No, ile mogę to ćwiczę, biegam, staram się zdrowo żyć. Przede wszystkim czuję się młodo, staram się nigdy nie zestarzeć. Jestem pozbawiony kompletnie jakiejkolwiek opieki ze strony wojska. Owszem, mogę sobie chodzić na basen darmowy, tak? Ale tu nie o to chodzi. Póki jeszcze chodzę na nogach, a może się to zmienić, powinienem jeździć do sanatorium. A to sanatorium niestety mi zabrano. Zabrano moim kolegom, zabrano wszystkim tym, którzy mają mniej niż 30% uszczerbku na zdrowiu. Bo ci, co mają powyżej 30, oni mają dużo lepsze prawa, mimo że mają tak naprawdę ten sam status, co my. Są weteranami poszkodowanymi. Ale ktoś wpadł na pomysł oszczędnościowy w Ministerstwie Obrony Narodowej, że tym, którzy mają poniżej 30% uszczerbku na zdrowiu, zabiorą bardzo wiele świadczeń. Mimo że jest nas zarejestrowanych tylko 850 weteranów. Czy to państwa polskiego nie stać na to, żeby takiego wójtowicza jednego z drugim wysłać raz do roku do sanatorium? Wojskowego sanatorium. Bo ilekroć byłem w wojskowym sanatorium, to one wszystkie działają komercyjnie i tam się ludzie tylko za pieniądze cywile leczą. Ale żołnierzy miejsca nie ma. No, dużo w panu chyba też zasłużonego w pełni żalu i takiej krytycznej oceny rzeczywistości. No bo powiem panu tak, czy ja muszę być sanatorium dla moich kolegów? No nie, no nie powinno. Nigdy tak nie zostałem zaproszony nigdzie na żaden event, którego sam nie zorganizowałem. Ale jakie by to było proste z punktu widzenia jakiegoś polityka, żeby się do pana odezwać, coś zaproponować i wtedy te wywiady, które z pańskim udziałem tak chętnie są oglądane, miałyby może inny wydźwięk. Wie pan, o co chodzi, że tutaj nawet na tym poziomie brakuje jakiegokolwiek zrozumienia dla głosu, który w internecie jest głuchy dla takiego jednego czy drugiego wojskowego czy polityka. Dlatego to jest jednak przestrzeń w pełni. Wreszcie politykami powinni w tym kraju zostać żołnierze. Jak byłem gościem Kongresu Stanów Zjednoczonych i byłem u senatora Billa Lenyarda stanu Illinois, to szedłem sobie po kongresie i nie mogłem odlepić oczu od drzwi. Na każdych drzwiach były oznaczone jednostki wojskowe. Pytałem się i flagi, jak również nawet taka flaga była u senatora Lenyarda, kongresmena, jak prison of war, tak? Czyli więźnia wojennego. I pytam się, co te flagi tu robią? I tu każdy kongresman jest byłym żołnierzem. Tu jest wielki szacunek dla wojska, dla weteranów, dla obrońców ojczyzny, dla tych, co za nich stracili zdrowie. I tam tego problemu nie ma. Owszem, są weterani, mają kłopoty, tak? Bo przecież wiadomo, w Stanach Zjednoczonych też biedoty nie brakuje. Ale jeżeli się widzi takie rzeczy w kongresie, jeżeli mnie prostego żołnierza z Polski przyjmuje generał amerykański kongresman z honorami, to ja się pytam, dlaczego nie może tego zrobić jakiś polski polityk? To nie o to chodzi, żeby tylko pan minister z panem prezydentem zrobili sobie zdjęcie w Dniu Weterana i sobie nabili oglądalność i tak dalej i tam wlęczyli jednemu, drugiemu blaszkę na sznurku. Oczywiście.
No dobrze, ale proszę mi w takim razie powiedzieć, bo może to jest problem braku zrozumienia tej całej służby wojskowej, tego systemu ze strony ministra, który ma kluczowy wpływ, bo przeważnie ministrami zostają osoby związane z historią. Innymi słowy, no nie są to byli żołnierze, którzy wiedzą, jak smakuje wojna, jakiś konflikt, mają nieco inną może perspektywę. Oczywiście mają sztab doradców, ale jednak osoba decyzyjna też powinna mieć określone doświadczenie, prawda? No tak, oczywiście, że tak. To się wszystko zgadza. Jakoś chce pan to spuentować? No cóż mogę, ja mogę tylko życzyć nam wszystkim Polakom spokoju, żebyśmy nigdy nie zaznali wojny, bo każdy z moich kolegów wojnę widział i wie, jak ciężko jest ludziom żyć, szczególnie tym bezbronnym na wojnie. No i tego, żebyśmy byli wobec siebie wszyscy wzajemnie życzliwi na każdym kroku, nie patrzyli na siebie krzywo zza szyb samochodów, bo przecież żyjemy w tym kraju i musimy jakoś egzystować. Kiedyś może przyjść taka sytuacja, będziemy musieli stanąć ramię w ramię i wtedy będziemy musieli zapomnieć o tych codziennych niesnaskach, kłótniach politycznych, tych problemach, bo okaże się, że będziemy walczyć o siebie sami. Myśli pan, że za naszego życia jest to realne zagrożenie? Że wybuchnie jakiś konflikt? A przecież kiedy się pytamy naszych rodziców, ich dziadków, przecież mieszkamy w kraju, w którym od 1000 lat była wojna. No, nasze położenie geopolityczne. Czyli teraz żyjemy w międzywojniu. Tak. Mhm. Na koniec chciałbym panu zadać dosłownie dwa pytania, które wybrzmią z moich ust, ale są zadane przez moich widzów, którzy na karcie społeczności zadali pytania. Was też serdecznie zapraszam do tego, żebyście w przyszłości zerknęli na kartę społeczności i zobaczyli, co się tam dzieje, żeby też uczestniczyć w produkcji odcinków. Więc panie Przemysławie, snajper a strzelec wyborowy. Różnice. Generalnie rzecz biorąc, w Wojsku Polskim nie ma takiej różnicy. W Wojsku Polskim nie mamy strzelców wyborowych jeszcze. Będą, ale na razie ich nie ma. Snajper jest to osoba, która działa w odrębnym pododdziale. Tak? Dzisiaj strzelcy wyborowi Wojska Polskiego również działają w obrębnych pododdziałach. Więc nie są to strzelcy wyborowi, którzy de facto działają w innych armiach. A wygląda taki strzelec następująco. On podąża za plutonem. Jest jeden na przykład w plutonie, w sekcji albo w kompanii, tak? I on tak naprawdę jest oczami dowódcy, on ocenia odległość, on kieruje ogniem, on rozpoznaje cele, on likwiduje cele, których nie widzą inni żołnierze. Ale tak naprawdę on ma wąską działkę. On owszem musi znać zasady maskowania, on musi znać zasady obserwacji, zasady balistyki, prowadzenia celnego ognia. Często dysponuje też bronią, która nie ma takiej możliwości jak broń snajperska, czyli karabin czterotaktowy. Głównie występują tacy strzelcy wyborowi z bronią samopowtarzalną o dużym zasięgu i o lunecie średniego powiększenia. Więc takie jest zadanie strzelców wyborowych. Snajperzy są to żołnierze wielofunkcyjni, są to żołnierze zwiadu, rozpoznania, są to żołnierze, którzy niekoniecznie muszą prowadzić celny ogień i likwidować wroga za pomocą wyspecjalizowanej broni. Snajperzy kierują również artylerią, lotnictwem, do tego muszą być wyszkoleni. Snajperzy działają na wszystkich możliwych odcinkach frontu. Działają w działaniach opóźniających, działają w rozpoznaniu, działają w natarciu, działają w obronie. Mogą być przydzieleni wszędzie. Snajperzy tak naprawdę są to ludzie do każdego działania, ponieważ umieją obsługiwać każdy rodzaj broni i sprzętu. Snajper może być strzelcem wyborowym. Ale strzelec wyborowy snajperem nie może być. Jak radzi sobie pan z drganiem rąk podczas celowania? No mi ręce nie drżą jeszcze, nie? Powiem szczerze, że nie jest tak źle, gorzej z oczami. Jest taka sprawa, że ja po prostu coraz słabiej widzę, mam jaskrę i prawdopodobnie będzie coraz gorzej, więc cieszę się tym, co mogę. Wygrywam zawody strzeleckie, jeżdżę na nie, ale to nie o wygrywanie chodzi. Chodzi przede wszystkim o to, żeby być między ludźmi i dalej dotykać broni i dalej ściągać język spustowy, ale już tylko i wyłącznie, kiedy naprzeciwko mam zwykłą tarczę. Widzę, że te pytania są kreatywne, więc pozwolę sobie jeszcze, korzystając z tego, że teraz jest pan w Krakowie i ma pan spokojniejszy czas, zadać jeszcze parę interesujących, krótkich pytań. Proszę mi powiedzieć, rekordowa odległość pańskiego celu, kolejny widz dopytuje. Znaczy się to tak, no wtedy tam, no, jeśli chodzi o strzelanie bojowe, to było 1620 pod kątem 30 stopni, czyli dokładnie te 1403 metry do celu, tak, bo po obliczeniach. Natomiast tutaj strzela się dużo dalej już obecnie. Dzisiaj strzela się na 2 km spokojnie. Taki dobrze wyszkolony żołnierz operujący karabinem 50 BMG trafia cel bez żadnego problemu. Moi podwładni trafiają cele na 1800 metrów pierwszym strzałem. W dzisiejszych czasach. To wszystko zależy od kalibru i rodzaju broni, a przecież snajper ma cały wachlarz tego uzbrojenia. Może to być zwykły karabin samopowtarzalny w kalibrze 308, czyli 7,62, którym trafiamy cele bez żadnego problemu do kilometra, tak?
Trafić po piersie z 600 metrów jest wręcz obowiązkiem. Trafić klęczącego z 800 metrów jest obowiązkiem. Trafić głowę z 300 metrów jest obowiązkiem dla snajpera. To nawet to pierwszym strzałem musi być trafione. Nawet jest słynny test Teda Hotlanda, który jest teraz robiony między innymi też dla żołnierzy, gdzie ma się minutę na oddanie celnego strzału, przy czym wcześniej nie ma się możliwości prowadzenia w danych warunkach ognia. Pada czas start, cel jest na 500 metrach, albo bliżej troszeczkę, albo dalej. Jest wielkości 30 cm, tak? Ma się go trafić w każdych warunkach, tak? Ma strzelać snajper. Ile mniej więcej trwa wyszkolenie snajpera, który jest samodzielny? Wszystko zależy od tego, jakie mamy zabezpieczenie logistyczne, materiałowe, szkoleniowe. Jeżeli mamy tak naprawdę wszystko i możemy te 4 pory roku poświęcić na szkolenie, to w 2 lata jesteśmy w stanie wyszkolić snajpera. Jeżeli nie, 4. Jakie zarobki? Jak radzi sobie ze stresem podczas pudłowania? No to pytania zbyt dużo wspólnego ze sobą nie mają, ale potraktujmy je jako całość. Każde pudło boli, ponieważ snajper nigdy nie ściąga języka spustowego, jeżeli nie jest pewny, że trafi. Więc nie wysyła się kul na tak zwaną, brzydko mówiąc, przepraszam, pałę. Ja mam wiedzieć, że trafiam tym pociskiem. Ja mam go czuć. On leci może 2 sekundy, czasami krócej, czasami troszkę dłużej. Ale dla mnie to często jest cała wieczność. Ja go wręcz widzę. Mało tego, pocisk widać podczas lotu, jeżeli obserwuje się go od tyłu za pomocą spektywu na przykład. Widać dokładnie jego tor lotu, więc wtedy sobie człowiek zdaje z tego sprawę, że nie jest to tylko mgnienie oka. Ile najdłużej wyczekiwał na oddanie jednego strzału? No powiem szczerze, że gdzieś około, póki padł strzał, no to prawie 2 doby. O czym się wtedy rozmawia ze swoim kompanem? O wszystkim. Właśnie dlatego to jest ważne, żeby być człowiekiem, tak? Żeby kogoś też lubić, prawda, tak, z kim lubić, się jest. No bo wiadoma sprawa, że tu nie siedzą tacy jacyś tam z gredy i dybią tylko na czyjeś życie i tak dalej. Nie. Przede wszystkim to trzeba umieć, oprócz tego, co nas otacza często, bo bywają to warunki bardzo niekorzystne. To przecież może być zima. Ja nigdzie tak nie zmarzłem jak w Afganistanie i co śmieszne w lecie, bo nieraz byliśmy na jakimś, prawda, stanowisku w górach i w dzień było w słońcu 50 stopni, a w nocy było 7. To była taka różnica temperatur, że mimo, że mieliśmy ze sobą goreteksy, mieliśmy polary, to trzęśliśmy się niesamowicie i prosiliśmy Boga, żeby wreszcie słońce wyszło zza góry. Tak? Takie trochę filozoficzne pytanie, jako ostatnie, tutaj sobie pozwolę zadać, jestem ciekaw pańskiej odpowiedzi. Czy działania ofensywne mogą być rozgrzeszone? W zależności w stosunku do kogo, bo jeżeli mamy uprzedzić wroga, no to tak. No to tak, bo działamy w jakiejś społeczności. Przyjmijmy, że jeżeli jesteśmy krajem NATO i racja jest po naszej stronie, to jeżeli ktoś zadecyduje, że musimy zadać uderzenie prewencyjne, no to wtedy tak. Panie Przemysławie, bardzo dziękuję za pański czas, za te niezwykle interesujące odpowiedzi na moje pytania. Pozwolę sobie sięgnąć po książkę, która jest autorstwa mojego dzisiejszego gościa. W opisie filmu możecie sobie sprawdzić, co to za publikacja. Nie umawialiśmy się na to, ale myślę, że panu się to po prostu należy, bo tutaj jest zawarta niezwykle interesująca pańska historia. Bardzo łatwo się to czyta. To jest pierwsza książka, którą w zasadzie byłem w stanie łyknąć od tak. Jednocześnie miałem takie poczucie, że niestety zabraknie nam czasu, by każdy wątek zgłębić, gdyż wypadałoby z panem za jakiś czas się spotkać po raz drugi być może, poruszyć tematy, które tutaj się jeszcze nie udało, ale też nie sprzedając całej fabuły. Mi było bardzo miło przede wszystkim. Po pierwsze, łza się pojawiła w moim oku, ale przez to może, że jestem w miejscu mojego dzieciństwa, tak? To dla mnie jest niezwykle ważne. Ja się bardzo cieszę, że akurat spotkaliśmy się w Krakowie, tu w Nowej Hucie. Ja się bardzo z tego cieszę i bardzo za to panu dziękuję. Też dziękuję. Zawsze pan może wspomnieniami wrócić do tego filmu na przykład za 10, za 15 lat i zobaczyć, jak ta Nowa Huta w roku 2023 wyglądała. Bardzo wam dziękujemy za wasz czas. Zostawcie po sobie komentarz, napiszcie, co myślicie o pracy snajpera, jakie są wasze refleksje na temat sytuacji na Ukrainie, a także wypowiedzi mojego dzisiejszego gościa. No i widzimy się w kolejną środę o godzinie 18. Do zobaczenia. Do zobaczenia, dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego życzę. Bardzo dziękuję za waszą uwagę i przy okazji chciałbym wam przypomnieć o specjalnej akcji, którą przygotowałem wspólnie z Cambly. Więcej informacji znajduje się w opisie filmu. Halo, halo! A czy zasubskrybowałeś już kanał Filipa? Jeśli nie, to na co czekasz? I pamiętaj, nowy odcinek w środę o 18:00. Czytał Tomasz Knapik.